dzisiejszym odcinku chciałabym Was serdecznie powitać na pokładzie naszego statku naukowo-badawczego SY Oceanie. Zapraszam. Aktualnie znajdujemy się na Zatoce Gdańskiej w okolicach Helu. Jako oceanograf moim zadaniem jest realizacja zadań statutowych, ale także zadań związanych z grantami badawczymi. Takie granty badawcze realizowane są przez szereg instytucji, najczęściej w formie partnerskiej albo w formie konsorcjum. I są to zarówno instytucje badawcze, uczelnie wyższe czy inne firmy, które pochodzą nie tylko z Polski. Okres realizacji takich projektów bywa oczywiście różny, tak samo jak i różne bywają jego cele. W tym dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o jednym z projektów realizowanych właśnie w naszym Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, którym jest ecudo.pl. Jego akronim oznacza Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych. Link do strony domowej widzicie właśnie na ekranie. Ten projekt zrzesza 7 polskich partnerów. Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Morski Instytut Rybacki, Państwowy Instytut Badawczy, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński i Akademia Pomorska w Słupsku. Instytut Oceanologii jest liderem tego projektu. Jednak dlaczego znajdujemy się na pokładzie tego statku? Właśnie na tym statku zbieramy wszelkie dane oceanograficzne. Wszystkie dotyczą oczywiście i są związane z wodą morską. Jest to i temperatura, i zasolenie wody morskiej oraz inne parametry wody, ale także prowadzimy monitoringi fauny i flory. Zbieramy wszelkie dane dotyczące optyki zarówno wody i atmosfery i szereg innych prowadzonych badań. Mamy ogromny potencjał danych oceanograficznych, które są zbierane na pokładzie tego statku przez wiele, wiele lat. Projekt ECUDO ma właśnie za zadanie udostępnić te dane w postaci cyfrowej przede wszystkim. Takim celem tego projektu jest właśnie digitalizacja danych oceanograficznych. Najogólniej mówiąc, musimy przerobić te dane z wersji analogowej, na przykład prostych map czy innych danych zbieranych na papierze, w formę cyfrową. Jednak musi być to forma jednolita. Zarówno jeśli chodzi o strukturę, zarówno jeśli chodzi o metadane, czyli opis tych danych i strukturyzację tych danych w sieci badawczej ecudo.pl. Ten katalog danych będzie ogólnodostępny na tyle, by każdy z nas, i ja, i ty, mógł z niego swobodnie skorzystać. Liczymy na to, że baza danych przysłuży się do podniesienia świadomości morskiej, zarówno też w samej gospodarce, jak i poprawnemu eksplorowaniu zasobów morskich. Dziękuję.